robaczki! Oj, komisarz Robak po ostatniej nocy jest zmęczony po maratonie, po lesie, no i innych wyczynach, które robiliśmy do drugiej w nocy. W sumie nie wiem już do której. Witam serdecznie, komisarz Robak melduje się na dzielnicy Tarkowskiej. W brunet wieczorową porą będzie śledztwo. Znajdziemy skurczybyka. Witam serdecznie Mateusza, witam Ramziego. W końcu będziesz na live, a nie na jakiejś retransmisji. No to mi miło. Siemanko Rafał, co dobrego u ciebie? Jak tam stasze i internety się robią u ciebie? Grają do przodu. Co tam, moi drodzy, słychać? Kurde, godzina późna, zobaczymy jak, bo wczoraj zauważyłem, już mi głos siadał. Nie wiem, jak to dzisiaj będzie. A propos głosu, to jeżeli zauważycie, że mnie coś przycina, ścina, dajcie znać, bo coś tam zmieniłem. Próbuję zlikwidować klawiaturę, więc odcinam więcej dźwięku. Zauważyłem też, spojrzałem na tą wczorajszą na transmisję wczorajszą, na powtóreczkę. No i tam dużo tej klawiatury mi napierdziela. Jesteś pusty i wesoły. To reset konta. Witam komisarza Hekiuna i witam komisarza Vipera. Co u was dobrego? Szczęść Boże, a bardzo dobrze. Straciłem 1 000 000 rubli. No ja zrozumiałem, że nie straciłeś, tylko dokonałeś inwestycji, kupiłeś jakieś rzeczy. Tak. Powiedzmy, nie? Dopiero stracisz. No właśnie. Witaj, Damian, co u ciebie dobrego? A u ciebie, Viper, co tam słychać? Po nocnym graniu. A to pracy miałem coś, ale gdzie murno. Co? Kolację miałeś jeść? Nie, do pracy miałem to iść, ale widzę, że stream jest, to gdzie murno. I to mi się podoba, komisarz Viper wie, co robi. Wie, co jest ważniejsze, ustawia priorytety w swoim życiu. O, a co tam? Śniegu napadało, nie ma co wychodzić. Śniegu? Gdzie śnieg? U mnie zero, pusto, wszystko stopniało. Nie no, już topnieje, ale jest trochę w Szczecinie. A. Witam Notoriusa, witam Rzodkiew. Gdzie chcemy iść, panowie? Mnie się pytasz? To chcemy iść w las. Idziemy w las? Ostatnią literkę pomyliłeś. Ostatnią literkę pomyliłeś. Dobre. To później. Później, panie. Mam problem znowu z myszką, muszę wam powiedzieć. Bo znów mnie cały ten Razer Synapse wysiadł. Musiałbym restartować kompa. No ale może da radę, zobaczymy. No właśnie, on tak. Siemanko, Elois. Ja mam do klawiatury, wiesz, jakieś, nie wiem, słuchawki, ten, on to mi raz to wyłącza ten Synapse. No właśnie, i nie działają skróty, nie? No skróty i ten, i światełka jak tam poustawiasz tam. No tam świat, no właśnie mi zresetował, teraz mam jakąś dyskotekę, ale damy radę. Dobra. To potrzebny painkiller, bo będzie dużo bólu, krew, pot i łzy, nie inaczej. Co tam, Elojzy, pogrywasz ciekawego? Patryk melduje się na stanowisku, no i mi bardzo miło, że jesteś, to jeszcze zaproś całą swoją rodzinę, zwołaj ciotkę, wujka, babcię, no i mamę, tatę, niech cała rodzina zasiądzie, odpali swój komputer i to ogląda, wrzuci lajka, suba i tak dalej i nie zapomni codziennie odwiedzać komisarza Robaka. No to cię, Patryk, miło przywitałem, zawsze komuś się oberwie taką gadką, jak sobie o niej przypomnę. Siemanko. Powiedzcie, jak będziecie gotowi. No ja tu w sumie jestem.
Lojzy, masz złą wiadomość. Siemanko głuchy. Siema, siema, na flachę nie ma. No, zgadza się, na flachę nie stać. Ty, w ogóle właśnie, było to coś. A propos flachy. To nazywało chyba cel. O, nie wiem. Na flachę nie syk. Babcia nie może, bo faktorkę tłucze. A szacun dla babci, to porządna babcia wychowana z karabinem w ręku, wiadomo o co chodzi, pistolet, wszelkie skawy i inne typy padają pod jej kapcie. Rafał, już flachy nie ma. No jak tam, gotujecie się? No, już celowniki zakładam. Czas stracić kolejny sprzęcior. Data wydania, nie mów tak, już głos stracę, kurde, widzę, że znów będę piszczał niedługo. Data wydania Soldiers Arena to be announced, a nie było coś bliżej? Zmienili? Właśnie coś za cicho było na Soldiers Arena. Tak coś czułem, że coś się dzieje. Nie w tą mańkę, co trzeba. O, trochę się mi nazbierało, więc dobrze, nie będę zapeszał na razie. Nie będę mówił, pora to zgubić. To na łódce, tak? No. To czekam. Dobrze. To zapraszam. Czegoś pewnie zapomniałem, ale trudno. Patrzę. Dostępne to be announced. Ale to było jakoś bardziej napisane, nie? Że też czekam. 2019 czy coś. Czyżby aż takie opóźnienie będzie roczne? To lecimy na Szczecin. Rafał flachę wyzerował, no to grube rajdy, po flaszkę do monopolowego i z powrotem. Byleś po drodze zebrał luty. No. Magic. Dobra, proszę państwa, oto komisarz Robak. Idzie w las na grzyby. Zobaczymy, jak się będzie dzisiaj strzelać. Wczoraj było nie najgorzej, aczkolwiek na koniec już zes mi się włączył i zmęczenie. Zotkiew dorzucił do funduszu wojennego, co by się z cały lepiej tłukło 4 złote. O kurde, Zotkiew, dzięki wielkie za... dorzucenie do funduszu, dorzucenie na amunicję, bimber i wszelkie potrzebne asortymenty komisarzowi Robakowi. No i wam, widzom, w komisariacie, w sztabie generalnym. Dzięki wielkie, Rzadkiew. Akurat muzyka się skończy, pyk i se wejdziemy. Wszystko pięknie, pyk. To się nazywa... To się nazywa, kurde, tajny. Lojzy, ty nadzoruj czata, a nie że lecisz. Siema Illuminati.
Siema Szymon, witam serdecznie Szymona, ale nas rzuciło. O kurde, to ja idę patrzeć wzdłuż drogi. Patrzcie, kierunek las. Ale nas rzuciło. Zamknięte po 22 monopolowe. Patryk, to gdzie ty mieszkasz? Mnie o 23 zamykają ropuchę. Dobra, jestem. Patrzę wzdłuż muru od... O, to tam zaraz ktoś będzie, no. Ja będę patrzył plażę. Dobra. A ty, Hek, weź tak środek pilnuj. Środek, właśnie patrzę las. Też tak drogę też zerkaj, żeby mnie tu nie przemknął, bo może tam, wiesz, te pole całe te od tej stacji lewej. W sensie tej zniszczonej stacji. Troszkę na górce się ustawiam, to ja tak nie lubię. Tak. Nie widać, kurde. Jestem, biegnę, haczecie aż na ciebie biegnie, robak. Na wprost przy płocie. Jestem pod ostrzałem. Uciekaj, uciekaj. O, no widziałem. Biegnie, nie no. Haczecie aż. Za krzakami gdzieś jest. Za górką jest. Jest za górką. Full gear, full gear. Gdzie on jest? Za, no dam wprost, dwóch jest, robak, dwóch po lewej. Lewa twoja, lewa twoja! Na ulicę nie? Jeden wchodzi. Za czołgiem jest. Kurde, muszę painkillera, bo ledwo widzę. Żyjecie? Ja podejdę do robaka, pilnuj ten Hek. Dobra. Podbiegnę tam. Gdzie oni są? Za tą górką zaraz, za to przed... Dostałem. Chowam się. Dobra, painkillery zaczęły działać. Leczę się. Granat mój leci. Dobra. Dawid Barteczko, dzięki za suba. Ale żyjesz, Kekion, czy nie? Tak, żyję. Widzisz ich? Nie widzę właśnie. Nie, tak robię dlatego, za... Podbiegam do was. Z lasu mogli strzelać do mnie, jak są. Odbiegam na lewo. W las przy przystanku. Te krzaki tu strzelałem, bo nie wiem, czy tam ktoś jest, czy nie ma. W krzaki. Ale ty ich tam widziałeś, tak? Tak, dwóch by. By nam flanki od lewej nie zrobili gdzieś. No właśnie, ja jestem na przystanku jakby, co? Nie zabijcie mnie na przystanku. Ja przy płocie w krzakach jestem. Ja na środku... Tego polika, ja czy co to jest? Dlatego poszedłem w te krzaki. Jestem przy drodze. A ty, Viper, gdzie jesteś? W krzaku. Tam, gdzie patrzę? W krzaku, przy płocie jest jeden. Dobra. Krzak. Jestem za tobą, patrz. Dawid, dzięki za suba. Akcja. Przy śmieciach jest. Okej, widzę. Ja po twojej lewej. Nie zabij mnie. Patrzę ciężarówkę. Nie widzę nikogo.
Podbiegam do lewej, idę po na drugą stronę ulicy. Cię też zdaje, że oni gdzieś tu, kurwa. Przykampili, co? Gdzieś. Ale ty widziałeś, że oni podeszli na blisko do mnie, tak? Tak, tak, tak. Widzieliśmy ich. Do full giry były, tak? O. Nie, ja widziałem jednego łysego, drugiego ubranego, chyba że się nie zrenderowały. Ale full gear to ubrany w potężny czy jakiś gówno? Ataka miał i hełm na pewno, ale pancerz to nie przyglądałem się. Jestem przy koparce. Ja jestem na wysokości teraz ciężarówki prawie w lesie. Są, kurde, na skałce, tam daleko. Jakbyś szedł wzdłuż drogi w lewo. Tam, gdzie skałki są. Dobra, widzę skałki. Zabili cię? Tak, zabili mnie. Serio? Tak, bo mnie wysnajpił, no. Mr. Clean As... Dobra, cicho. Daleko byłeś? Za tą koparkę poszedłeś? Nie, dosłownie blisko, nie wiem, 2 metry. Przy koparce, tak? Tak, przy koparce. Jak się położysz, to nie powinien cię zabić. Ale które skałki? Wzdłuż drogi, którą szliśmy? Lewa tak, strona, tak? Tak. Lewa. Kurde, co jest z tymi oczami moimi? Bez nas jest. Robak do ciebie? Nie. Kałach i magazynek do wyrzucenia tylko. Przeżyjemy. Podbiegam do tej barykady takiej. Dobra, posuwam się do środka. Nie wiem, które skały. Na streamie nie widzisz. Co, Hekion? Nie widzę ich, kurwa. Te bliżej nas skały, czy te dalej? Nie pamiętam, no już czekaj, jak ty patrzysz? Kurde, no nie wiem. Dostałem. Kurde, snajpią nas daleko. Leżę w rowie. Nie wiem. Na pewno nie te z lewej. Tam dalej jakby. Ja przy skale tu w lesie czekam, przy koparce zaraz prawie, po lewej stronie. Ty byłeś na koparce tej, tak? Tak, na koparce. Nie widzę twojego ciała w ogóle. Coś nie tak z mikrofonem. No właśnie chciałem się dowiedzieć, czy będzie ok. Ktoś podchodzi. Gdzie? Od przodu, nie wiem. Gdzieś jakby kroki się skarpią. A teraz jest lepiej, Frycio? Jestem pod koparką. Gdzie widzę, jesteś? Widzę. Po twojej lewej. Cię tylko pytam. Kto biegnie? Ja, to ciało tego. Tak, tak, jestem przy ciele tego, Heka. Położyłem się. Patrzcie. Znowu dostałem, kurde. Weź się glebnij na tą glebę, kurde. Na, jak patrzysz wzdłuż drogi, to na godzinie 9. Kurde, jak ja coś... 9 to od środka tutaj walą, od lewej. Znaczy na 11 są.
A, na 11, dobra. No to tak jestem nastawiony, no czekam, może... Ja biegnę. O, widziałem jednego, widziałem jednego. Dobra, zajebał mnie. Co ty gadasz? Mów gdzie? Mów gdzie? Daleko przy skałach właśnie, tak na 11. No to znów robię akcję daleki dystans. Krzaczasz jebany tam siedzi. To jest dobrze, jest źle. Życiu. Widział tylko jakoś. Czy ciała. Kurde, ja teraz broni nie mogę trzymać. Znowu dolega, no. Ten górny celownik zaraz kurde będę musiał zmienić kartę. Wyciszam je, tak? Dobra, później to poprawię. A jak teraz jest? O, teraz jest to dobrze. Dwie czarne ręce. Gdzie problem z celowaniem? Bym chciał się dostać w sumie te krzaki tam. A teraz już jest dobrze, już jest chyba dobrze, co? Wiem, co jeszcze zmieniałem. Strzelają. Był skaf akurat, ale... Kurde, no muszę go zlikwidować.
Może to nie był skaw? Gdzie on polasł? No i głupia mgła się zrobiła. Jest. Weź mnie, nie strasz, kurde, chamie. Dzień dobry, nie mam kolan. Witam serdecznie. Jest opcja, że będą szli tędy, albo będą napierać. Kurde, ale ten celownik teraz lata z tymi połamanymi rękoma. Czy czarnymi, nie połamanymi. Wazelina była użyta. Wazelina dobra na wszystko. Chciałbym im wleźć na plecy, tak naprawdę. Problem jest ten, że oni mogą już przejść tamtędy. No ale to zrobimy koło. I będziemy próbować iść za nimi. Taki plan. Z tych skał chyba rąbali, no tak. No szpital, szpital, jeszcze ktoś z psychiatryka przychodzi czasem głuchy. Albo z tej skały, z lewej. Te deszcze niespokojne targają tym sadem. A na tej wojnie. O. Dobra, cicho, cicho. Da, ale już nie pamiętam. Cicho, cicho. Dochodzę do punktu, gdzie widać ciężarówkę. To do mnie? Nie, chyba nie.
teraz headshot. Dobra, sprawdzę, co tam się dzieje. Nie mogę tak się rozpraszać na dwie strony. Idziemy według planu. No, celowanie teraz z tymi rękoma to z dupy będzie. Możesz zawsze okiem celować. Nie, niestety. Przykro mi, będzie z dupy. Oni chyba tam poszli, zaraz tam pójdziemy, tylko zobaczę te wasze ciało. Też kto inny może strzelać. Gdzie? Jestem przy koparce, przy buldożerze. Gdzie ty zginąłeś? Tak, tak, tak. Po lewej stronie, dalej. Jak jest tam rów. Widzę. No byli tu, byli tu. Dobra, wyrzucę to, co macie zostawione. Karabin tu był. No, karabinu tu nie ma. No świetnie, no. No widzisz. To już nic nie musisz wyrzucać. Ale może ich znajdę. Tam coś strzela. No taki plan, no nie mogłem się na nich pchać, jak nie wiem, gdzie oni są. Musiałem zrobić kółko. Ale słyszę te strzały, to może oni. Chociaż nie, oni tłumiki mieli, to nie oni. Oż ty kurde, ale się zlękłem. Tu jest przejście. Ej, skąd? On tutaj siedział? Ja pierdzielę. Oni są nieźle skutaszeni na tej skale. Valera Pogoń? To mnie kurde skaw zabił. Nie, to coś nie tak. No dobra, rozgrzewka zrobiona. No co, na laby. To na laby. Jej! Jak skaw nie gracz, to może wróci sprzed. Natomiast szkoda, że ich nie dogoniłem. Nie odpuszczę się z tym brownikiem. To na laby. Sebastian, idziesz na laby? Hajs stracony, no to jest Tarkow, zawsze jest hajs stracony. Jakiś hajs stracić, żeby zyskać. A to, co na sobie miałem, to na siebie zarobiło wczoraj na trzech rajdach w sumie to rybka. Wczoraj na trzech rajdach tym Ersasem poszczelało się. Wyniosło się hajs. Kiedy Minecraft? Kurde, jak dorośnić. Bastian, na laby szybciutko. Masz najlepsze klucze. I znasz miejscówkę. Brać tego chyba będzie standardowo.
na następne? No dobra. Siema Paulina, witam serdecznie, witam Bastka. Siemanko Tymek. Jak to ten karabin stracę, to się załamie. No to nie bierz na laby karabinu, który się załamiesz, jak stracisz. Po co bierzesz na laby taki karabin? Przecież laby są najtrudniejsze. Bo jest bardzo dobry i nie ma odrzutu strasznie w ogóle. Jak chcesz. Ale nie zwalaj później na mnie. Ja na ciebie nakrzyczałem, żebyś nie brał. Dobra, tam już płakam. Ja to sobie mam co kupić, spokojnie. No i dobra, przez robaka biorę PP-19. No i dobrze, byleś w głowie, co do. Ja mam to super. Jak masz sprzęt, który chcesz stracić, możesz stracić lekką ręką, to bierz na laby, no bo tam jest największa szansa, że go stracisz właśnie. Coś tu jest. Jeszcze rok i możesz iść ze mną na piwo, no to gitara. Tak serio, kiedy War Thunder? War Thunder też wleci jako pewnie ninja stream albo na tygodniu, albo będzie piątek, niedziela. O kurde, ja jestem w przyszły weekend bez rodziny. Czwartek, piątek, sobota. Nie wiem, czy niedziela. Niedziela to już chyba nie. Ale to coś się pogra. Tam sobie już zorganizujemy wszystko. Wieczorkiem jakichś streamów. Kurde, zrobimy. Stream 64H. Kurde, chyba bym umarł. To bym rzeczywiście w Minecrafta musiał klikać. Już później takie zombie. Albo nagle takie chrapanie na stream. A ja potrafię zachrapać. Ciebie bandaże kupiłem. O, wiedziałem, że jest tylko więcej. To ja broję? Ja zawsze broję. Wszystko, co mogę nabroić, to zbroję. Dobra. Do tylu pocisków. To już powinniśmy zdobyć jakiś karabin. Was skaw nie zabił, nie? Nie. Nie, pawulon jakiś, czy poluso jakiś tam. Pawulon. Uuu, to grubo. Dobra. Coś na P było, paluch. Może Tomcio Paluch jakiś. Tomcio Paluch. Ja też czekam na lady. Jest. Leczenie. Ale już też. Jak coś nie wyniosę, to nie wychodzę z tych lamp. Dobra. A jak zejdziesz, to cię wyniosę. No to nie wyjdę. Wyjdzie na to, że albo będziemy grać do czwartej albo szóstej nad ranem, albo Viper wyjdzie po tej rundzie. A czemu? Ja tak nie wychodzę. Hejkiem, nie, no powiedziałeś. Tak, nieprawda! Prawda! Później patrzę o grach ten kompany of Heroes. Natomiast znam. No bo się zeźliłem wczoraj. No to przecież mówię, że ty tak wychodzisz. Trochę dzika, bo pod tą górkę jak biegałeś, tak heda łanego wyrywałeś. Ale niechcący, bo ja w drzewo myślałem, że trafiłem i że przeżyłeś, a robak za nim powiedział, to już kula poleciała, no i tak. A, wtedy, już pamiętam. Jasne.
A to zobacz, bo Gracja trafić nie mogę, a do swojego to byłeś tak ciekawy, no. Tak daleko de trafiłem bez problemu. Do swojego dlatego te ja kule czekam. Są przyciągane jak magnes. Czasami to ja czekam, aż żeby strzelić. Właśnie momentami w takich przypadkach jak teraz. Mówisz. Dobra, zaczekaj. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, przecież jak ciebie strzelałem wtedy, to czekałem 2 sekundy. Na shoreline. Kurde, ja tak chciałem poustawiać, żeby tą klawiaturę zlikwidować, ale coś... No coś chyba nie wyjdzie. Jak się zobaczy, jeszcze też ustawienie tej bramki szumu. Maraton, nie no, żartowałem, kurde, przecież nie wyrobię 24 godzin z tym. Dajcie spokój, ja koksu nie wciągam. Jeszcze. Jak to się mówi? Przecież zawsze jestem pierwszy raz. Nie polecam. Nie polecasz? Czyli, że brałeś? Nie. Próbka z włosów też nie pomoże. O, jakie dzisiaj zgranie muzyczne. Patrzcie, Deploy, muzyka się kończy. Co za nie życie. Nie też Deploy. Dobra, bo może dlatego, że ja odwracam głowę do czatu, dlatego wycisza, wiesz? Nie lubię tutaj. To Sebastian? Ja się jeszcze ładuję, pierwsze ładowanie. O cholera, dobra, zapomniałem. Kto chodzi tak? Kto ćwiczy moonwalka? Ty. Nie, no ty. O Kuba, no ja wiem, to tak jakoś dziwnie działa ten YouTube z tymi dzwonami, że to masakra. Patrzę tak to pozmieniali. Patrzę twoją lewą, jakby co. Dobra, jedna osoba już jest. Jestem! Dobra, wszyscy są. Panią. Przodem, idź za przodem, bo ja tak średnio. No jest tak, tam na wprost jak pójdziemy na góry, to jest parking nasz. Więc no gdzie... tak. Na wprost? Nie tam gdzie patrzysz, tylko tu w prawo, to na wprost. Tam gdzie są te góry, to jest parking. Albo możemy tu pójść do hangaru. A to które nie włączyli? Patrzcie, chciwość! Parking odpalili, parking odpalili. Parking? To cofnijcie. To musimy się dostać, wiecie gdzie? Musimy się dostać w podziemie chyba. A gdzie idziemy? Jak do podziemia dojść? Czyli tutaj w dół jest klatka, ale ja nie wiem, to na... Dobra, idziemy, zobaczymy. Na wprost tam idzie dalej. W lewo pójdziemy na środek. Mapy. Tutaj w prawo musimy iść, na dół to gdzieś trzeba przejść. Dobra, no. Przyjaźnie. W prawo i w lewo, tam są też drzwi do chyba kanału. Tak. A tutaj wejdziemy na parking od tyłu tam, to zawsze, tutaj są te drzwi, te drugie. Spojrzymy co się dzieje. Właśnie tutaj to jest ten, wiesz, tam gdzie od tyłu osłaniamy w lewo zawsze. Tak. Kurde, dwóch typów, jeden killa, uważajcie. Jakie skurczysyny. Zabił.
Kurde. Wszyscy zginęli? Dobry start. Dobra, chuj, też zginąłem. No i widzisz, i dobrze, że wziąłeś PP19. No, bardzo dobrze. Kto żyje? No właśnie nikt. Chyba nikt. Ale jak dwóch się nie spodziewałem. Ocalał mi magazynek w połuczu, całkiem nie. No mi też, to dobrze wróży. Dobra, kupię sobie MP5 jeszcze jedną i powtóreczka, no tak to nie może się oczywiście skończyć. Ale gościu z killą, drugi, dwa fulgiry pilnowały, czyli to musiała być cała drużyna, bo reszta musiała tamto obstawiać. Co ja kupię? Przede wszystkim troszkę dolarów. Od cinkciarza i skipera. Zwanego Polaczkiem dla tych, którzy nie wiedzą. A wiecie dlaczego? Bo on się kiedyś nazywał jakoś Twardowski czy coś takiego. Dobra, zanim stał się ja już czekam skiper. Na lapach. Już kupuję te skóry. Moment, czekaj, MPX-a muszę kupić. Niech to lądzi. MPX-a właśnie? MPX jest za drogi na ten. Na jego osiągi, które są takie jak właściwie MP5, nie? A ten co przywieczy, starszy to. A, no dobra. Muszę brać te MPX-y, bo ostatnio kupiłem 1200 amunicji do przez przypadek do. Ile ja kupiłem w magazynie? Dobra, to pójdziemy tak. Taty żyją? Czy coś się powiesiło? Bo czasem się wiesza. Taty, pobudka, kurka wodna. Pisać do mnie. Bo będzie mi smutno, że zginąłem i nikt ze mną nie chce gadać. Starczy, Mikołajo. Dobra, gotowy. Żyją. Siema, Szymon. Siema, Grzybek. Witamy GPRS-a, nie kapitana, a generała, kurde. Ile razy trzeba powtarzać? Ja na liście, nikogo nie widzę, jakby co. Na labach jesteś? Ja też. No. Dobra, jeszcze starta tam. Ja nikogo nie... A, dobra, nie, zaczekaj, nie. Coś mi listę miał przewiniętą w dół. Na dzień dobry. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji, 20 lajków. Od osoby. Siema, Szymon. Siema. To wbijaj na laby, tak na szybkości. Wbijam na szybkości. Dobra, spokojnie, wiadomo, rozgrzeweczka, spokojnie, ludzie, nie denerwujcie się. Pierwsze rajdy zawsze tak przeważnie wyglądają. A później już jest dobrze. Dzisiaj robimy czyszczenie magazynów, czy... Tak, nie, no, magazynów? Dlaczego magazyn? A, nie. W sensie, że Stasza, tak? Tak. Ja tygodnia czyszczę i nie mogę go wyczyścić. Ej, no ty wiesz, no to... Robisz kontrakt na bandaż.
że za bandaż oddasz wszystko, więc wiesz, ci od razu się przewietrzy. Tak, wciąż te papierki skręca. Przestań, dzisiaj jest mój dzień. Dzisiaj jest dzień Sistaka. O kurde, dzień Sistaka, no to wszyscy tutaj teraz mu futerko wygłaszczą. Oprócz mnie. W Stanach dorocznie wyciągnęli Świstaka z nory i jak zobaczy swój cień, to ma być jeszcze długa zima, a jak nie zobaczy, to szybko wiosna ma nadejść. Tak. No i nie zobaczył. Oglądałem Dzień Świstaka. No, dobry film. No. Zobaczysz swój cień? No właśnie nie zobaczyłem, jak wstawałem. Wyciągamy Świstaka teraz, nory. Nie, no jak się załadujesz, zobacz swój cień. Powiesz nam, czy będzie zima, czy wiosna. Wiecie, czego w tej grze brakuje? Kustomizacji fryzur. Będzie, będzie. Nie no, żartuję. Będzie, do fryzjera będziesz szedł za 3 bateryjki. Dostaniesz irokeza za kurde broken G-fona. Miejscówka, kurde. No to tak niby dobrze, ale nie do końca, wiecie. Mnie jeszcze ładuje. Mnie też, mnie też. Ty tam lepiej się nie rozchodź, bo nie wiem, gdzie ich wrzuci. On w sumie. Kto podskoczył? Ja skaczę na beczkach z wodu. Kurde, granaty. Co tam szukasz, kurczę? Już tam. To granaty. Nie ma. Jak się zrespimy w innym miejscu, to dojdziecie. Dosłownie. Znaczy przyjdziemy, nie dojdziemy, nie? Jestem na garażu. A, tu jest, dobra. To chyba, że chcesz, żebyśmy doszli. Znaczy nie wiem, na razie chyba tylko ta jedna miejscówka wyrzuca gdzieś. Dobra, tak. Jesteśmy, no. Dziwnie. Ja jestem. Pilnuję po lewej? Ja byłem już po lewej, ale może ktoś tam iść. Dobra, idę włączyć. Niech pilnuje ten, wejście główne, ja idę na lewo. Ja na razie patrzę dół. Dobra, ja patrzę tutaj główne przejście. Wbiegać będę ja. Nie zabijcie mnie. Ratatatata. Chowaj się. Chcę zobaczyć, czy idą. Tak, jak kulkę wyrwiesz. Wtedy nie szli. Nie ma ich, ty. Pamiętacie, wtedy też nie szli. Jak się chyba za wcześnie włączy, to lipa. Nie, co? Au! Ale po co strzelasz, ty? Przebiega. Za filarem jest. Aha, dobra. Jest za filarem cały czas. Troszkę mnie podsmyrał. Sorry. Czerwę.
Mówisz i masz. Uważaj z tym za filarem, bo on jak tam cię, kurde... Dwóch. Jeden blisko przy aucie po prawej stronie. A, no tutaj go trzeba sprowadzić. Jest na blisko! Zginął jeden. Dobra. Pojedynczym go załatwiłem. Jeszcze jeden blisko. Uważaj, będzie podchodził. Tak, podchodzi. Zimne? Nie wiem. Raz, czekaj, ja wychylę. Dobra, ja się ładuję się. Jestem schowany, jakby co. Tak, pilnuję. To na dole pilnuje? Chyba patrzę. Ja jestem nadal, tak, dole jestem ja. Nie podpuszczam, ale nie zabijesz swoich, no widzisz. Skąd ty mnie znasz? No nie zabiję, masz rację. Przynajmniej nie specjalnie. Spróbuj zamknąć drzwi. Jestem za tobą, robak. Robię to, co z kawy ściąga. Ja patrzę prawo. Cofam. Pakę miał, wyobrażacie to sobie? Ja też nie za bardzo. Ja trochę mało amunicji wziąłem. Dobra, chcesz Viper się zmienić? Tam drugi leży, tak? Ale to już na zewnątrz. Ale nie wiem, czy podchodzi. Jaką amunicję potrzebujesz? 9 mm, ten do Makarowa. Ja no, a ja mam 9.18, nie? Dobra, kto chce chodź tu. Idź, lutuj go z tym kadrem. Dobra. Jak usłyszysz gadanie gdzieś blisko, to spieprzasz. Patrzę górę, nie patrzę o żadnej strony innej, lewej i prawej. Dobra, szybko się zbieram. Zakładaj wszystko na siebie i uciekaj. Nie sprawdzaj, co ma w kamerze. Już gada, z lewej gada. Cofam. Ja go przywołam. Zmień broń. Zaraz, tą drugą szybę to kto zbił? Kto bije szybę? Kolejna szyba. Nie my. Gracz. Może ten bot przechodzi przez szybę. Du. Idę do niego. Są na dole. Przejmij bramę, Ken. Dobra. Szymon. Przejmuję. Nie, to patrzymy. Dobrze, ale ja przejąłem. Zimny. Dobrze. Nie gwarantuję, że było... Nie widziałem. Wziąłem jednego, może być dwóch. Dobra. Ale gracz czy rider? Grasz. Podchodzę, uważaj. Jestem, uważaj. Chowaj się. Biegnie. Lecz się, ja patrzę. Ja spokojnie jestem. Nie jestem uszkodzony. Tychasz u mnie. Ja to sprawdzę. Nie wszystko mam, no okej. Okay, teraz już jest okej. Okay. Gdzie on biegł? Viper, ty trzymasz lewą, tak? G-
gdzie ten gracz pobiegł? Halo, odbiór dół. Nie, jeden zginął, jeden jeszcze jest, ale nie wiemy, czy poszedł. My się kampimy przy drzwiach, on się kampi tam za rogiem, więc wiesz. Macie granat? Wiadomo... No mamy, mam. Tylko... A spróbuj rzucić. A full czy nie? Dobra, dobra, tak. Jeden full. Nie ryzykuj. Rzucaj. Nie ma go. No ktoś mówił, że biegnie, więc się pytałem właśnie. Może próbować się nas obejść, wiecie? Chyba, że... Bieg, bieg! Co to było? Próbujemy go czyli granat? Mój, mój, mój. Siemanko IP Fortex. Ty wiesz co, ty patrz go, ja zlotuję go szybko. Siema bajter. Przez wszystko, czy to wiesz? Zimny, zimny, zimny? Dobra, chyba zimny. Uważajcie, może być trzeci i czwarty. Może. No, jeden zimny na pewno, widziałem. Kurwa, zapięte go muszę złapać. Tam się schował, skurde, za krzakiem. Za krzakiem? Tam są krzaki? Czy za kartonami? To u was krat? Gdzieś. Dobra. Możemy się cofnąć. Możemy. Ja bym się doładował chwilę. A, dobra, to ładuj się ty. Dobra. Znaczy nie, no. Wiesz co, dobra. Ty, możemy to ja sprawdzić. Przejmuję, to dół. To nie, przejmuję dobra, dół. Ja na dole jestem. Ja na dół jestem, spoko. Jest nas tu, okej. Okay. Wystarczająco. Ja sobie doładuję magazyny jak szybko. Dobra, ja to usłaniam. Dobra, to zaczynamy górę prowokować znowu. Tam jest sek. A gówno nie doładuje se, kur... A co? Doładuje se amunicję z 60-tki, wsadę do 95-tki. Ale ten, do 5-4-5 masz? Znaczy mam, nie, mam dwie 60-tki pełne i jedną 95-tkę. To se wyładuję z tej 60-tki i załaduję do 90-tki. Zapomniałem, że amunicję po prostu, ale mam wystarczająco. Tu masz granaty, gagatku. Dobra, jak będziesz już załadowany, to... Już. Co jest? Dobra, to sprawdzam. Ktoś mnie zabił, ej. No to dobre. Nie się widzę, sprawie czysto. Gdzie was zabili? Bot mnie zabił. A Skaw, okej. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on był. Jej. A, ty go zabiłeś w sumie. Po lewej stronie chyba jest. Ja ty go zabiłem? A tego co tam leży, to zabiłeś go. Jak? Może. Zakaz na 105. No tak. Prowokacyjna taktyka, jak widzicie. No to potrafiłem, ale myślałem, że ty go zabiłeś, bo ja już się wycofywałem. No też mi się tak wydawało, ale... Może gdzieś ta jakaś kula poszła rykoszetem w heada. Ej. Dobra, to działajcie, ja sobie gdzieś polecę. Dobra, ja to skawę. Ktoś chciał, żebym polecił. Nie wiem dlaczego? Nie wiem, jak chcesz, może spróbować. To polecimy skawę. W oczekiwaniu na... Ło, jaki wypasiony skaw, proszę państwa. A nie, to tetetka jest. Najgorzej. Siema Greenbox. Kurde, no wyjrzałem, nikogo nie widziałem. No i Riders! Riders dojechał komisarza Robaka! Co za kupa! To już trzeci zgon dzisiaj. Fuck yeah. Co u ciebie dobrego, Greenbox? Chyba mamy jakąś repetę muzyczną, ale zaraz się przełączymy. Wyciszymy. Przeklęte laboratorium, piekło na ziemi tarkowskiej. Jednocześnie raj!
Tyle lutów, tyle śmierci, tyle bólu. Dzień dobry. 34 minuta. No, u mnie na razie kulą w łeb, jak zwykle się rozkręcimy i będzie dobrze. Dawaj szybciej. Dwa tysiące rubli, biedak. Walił chujusosa! O kurde, przeżył. Widzieliście gracze? Full screen, masz rację, sorka. Uszek, dzięki, dzięki. Ale mamy leczenia. Mam nadzieję, że chłopaki coś przynieśli. Bandaże. Dużo bandaży. O, ibuprofen. To się przyda. I bierzemy, bierzemy. O, to. Ej, zobaczcie, jedną rzecz odkryłem. Nie wiem, czy to widzieliście dzisiaj. Dla mnie odkrycie miesiąca, patrzcie. Wchodzę sobie w Skawa. Tadam! Staty moje na Skawie. Tego nie widziałem. To dzisiaj odkryłem. Przez pomyłkę. 91 rajdów, 31 przeżytych. Tego nie widziałem! Czy wy to znaliście? Tylko ja jestem opóźniony. Uratujesz Paulina? Dobra. Ale jeszcze stoję. O własnych siłach. Żyłe, a jak? Nie inaczej. Prosto do serca dopłynie. Co? Skończyło się? O, cukiereczek się skończył.
przeładowany, mam nadzieję. Nie! A, dobrze. Les tam, tam. Dibidibidam. Która to minuta, zobaczmy. Nakarmiłem ich ołowiem, dokładnie. Force feeding, tak zwany. Warehouse 4. Kurde, który to jest Warehouse 4? Ten przy checkpointie chyba. Znaczy przy skrócie. Jezus, ten cień! Za gówno. Człowiek na zawał serca może umrzeć. Naprzód załoga, niech nasze trampki równy rytm wybijają. Kule się nas nie mają. To my! Jak my się nazywam? Bacha! To my, Bacha, przemierzamy ten tarkowski teren. Bacha. Prawie jak Baśka, nie? Karuska Baśka. O Boże, to ja transem gram. Siema, gościu. Jak tam, teren czysty? W porządeczku, wszyscy zdrowi? Coś pod leczenie może te sprawy. Gumofilce niż Trump. Masz rację, Uszek. Skawik patroluje kast, ten, konstrukcję customsy, chciałem powiedzieć. Ale to swój, on nie wie, że ja jestem kryminalista. I jego pobratymców wymordowałem. Jak każdy porządny scavenger, szukamy zwłok, generalnie. O-o! Gumiczki latają. To się przyda, zapałki, żeby odpalić. No i dobra, i tyle. On krzyczy, kurde, gdzie on krzyczy? Ale gumiczki chyba na zewnątrz latały.
Siema Pyniak, witam serdecznie. Czekam na jakieś dźwięki. Deszcz doszedł do Customs. Hmm. 23 minuta? Już graczy nie powinno być. Tłumiczki latają. Jakiś spóźniony. Chyba, że Skaw zlutował kogoś. Pararara. No nic, zajrzymy sobie na stację. Nie ma co być za wolno. Dobrze otwarte. Co? Nikogo na stacji nie było? No jak to możliwe? Zawsze mnie te kable tu mylą. Zamkniemy się. A tu kupa. Nic ciekawego w sumie. Ile waży klient TFT? 11 chyba gigabajtów, coś takiego, nie za dużo. A to dupa. Trupów nie ma. Tutaj jest wyjście? A, dobra. Aj, nie, jeszcze nie. To mi się Skawik zmachał. Dobrze. To mi się podoba, zamknięte. Chyba, że ktoś zrobił tak jak ja. Nie, nikogo nie było. Fajorki, co ty tam jeszcze mi oferujesz? Coś widziałem na przeciwnej stronie, ścianie. Chyba widziałem koteczka. Co to za kurde panie za
Głupie teksty mi tu na czacie piszesz dziwnym językiem. Cio. Lucky strajki, otwieramy hurtownię. O, o to chodziło. Dawaj coś potężnego. Tak jest! To teraz wyjść może z czystym sumieniem. Dawaj. Kurde, w oczach mi się zaczyna mienić. Czy to już ten czas? Fajne szlaczki, jakie szlaczki. Na tetetka. Idziemy. A, szlaczki już zajarzyłem. Dobra. Jak tam, panowie? Rozbieramy się. A no to pięknie, bo ja właśnie ze Skawa wyszedłem, w USS-a znalazłem, więc... Widzimy, taki pozytywny Skaw. Dwóch graczy Skawów zabiłem, więc... podbudowany na duchu. Mogę wracać na laboratorium. Moją MP5-kę. O, no to fajnie, no to weź mi, to ja nie kupię nowej, nie? To co na nadmi idziemy jeszcze raz? Wyszliście, no ja nie wyszedłem obładowany, więc tak. My już mamy to za sobą. Wy już obładowani wyszliście. Tak, to jest standardowy problem, gdzie to schować. U mnie. To skoro tak, to ja biorę chyba ulepszoną MP5. Nie, nie biorę. Zawsze tak później chyba tracę, nie? Ale cię poniosło. Poniosło go, co? Ja po robaku zawsze blaszki zbieram, ja tam sporo w kolekcji. Masz moje doktagi, tak? Tak. Dobra. I Heka też zbiera, więc przeważnie. Przeważnie. Ja to całego zespołu zbieram. Tylko ta piątka ma 30, no jeden magazynek w pełni. No tak, tak. Magazynki sobie wezmę oczywiście. Okej, okay. Dobra. To ja jestem. No, to. No mnie dajcie chwilę. O, ja też poproszę chwilę. Również. Tą mochą założymy, bo... A, to ja sobie posprzedaję w takim drawie. Zobaczymy, za ile WSS-a możemy opchnąć, jak się gra załaduje, czy coś. Halo, gra! No. Uuu, no to tak. To chyba tak. Zaraz to wyłączę. Być może używane sprzedawać taniej. Nie, dobra. Drapor. Uuu, to bierę. To coś podrożały.
ostatnio chyba 60 tysięcy. Co ty tego ode mnie nie chcesz wziąć? Skierze ty. Skiero cknery chyba. Dobra. Powiedzcie, jaka amunicja ta natowska 5.56 jest najlepsza? BBP. Wiesz co, a ja natowska. Tak, 5.56 na 45. Ja tu mam jakieś bugie, kurde. Co ty chcesz? Nie, mamy... M995. Nie wiem, czy to się opłaca. Opłaca się wymieniać cukier i ten sodium za iFaka? Czy na coś innego potrzebuje, jak myślicie? O! A nie wiem, sodium chyba na nic tam, do niczego wiem. iFaków nie masz? Nie no. Tylko pytam się, czy się opłaca, bo muszę też tego laki scavboxy i inne kupy wyczyścić tak naprawdę. A, zapytałeś, no to poznaj mój ból. Siema Judaszek. Rafał pisze M995, M8561. Tak, ja tego używam właśnie drugiego. A ja tego używam. Kosztuje 4 doce na sztukę, tak? Dobra, dawaj. Magazynek. Gdzieś tu jeszcze się jeden pałętał. Czyli weźmiesz mi, tak? Tak. Dobra. No dobra. To tam się szykujcie, macie minut, dwie, jako że się oddalę w celach naturalnych. Za chwilę jestem z wami. Zaraz wracam. Kradzione, bo to szyna Sebastiana Pragi. Dobra, i tak bym nie zmieścił. Ok.
Kuba, teraz powiadomienie dostałeś, to rychło w czas! Dobra, jestem. A kogo czekamy? Nie wiem, ja czekam na zaproszenie. Dobra, ja też jeszcze. No dobra. No, ale pocieszające to Kuba, żebyś nie przegapił, nie? To jest ona, to Rafał wkleił nazwę amunicji. Lecimy na Szczecin. Czyli tamtych typów porobiliście, tak? Zaczekajcie, bo się zgubiłem. Nie, wtedy zginęliśmy już. Dobra. Wszyscy. Ja do was mówię i się u was wyciszyłem, ale co tam? Sam sobie odpowiedziałem na pytanie, więc w porządku. Ciekawe, gdzie nas teraz wyrzuci. MKS Merchin, pewnie też dopiero dostałeś powiadomienie, co? Spokojnie, jeszcze posiedzę. Póki mój głos nie zaczyna piszczeć, chociaż trochę, tak? To znaczy, że jeszcze żyję. O, rzuciło nas... Hangar. Nie ładujesz. Piątka po lewej. O, dzięki. No tak mi się podobało z haczetą. Możemy polecieć z haczetą, zobaczcie, fajnie. Nie. Jest tam. Dobra, to jeszcze raz, dwa, pięciu. Dobra, lecimy. Lecimy! Ha, chciwość! Zawsze nie można nóg podkładać. O, strzelając. Tłomik ktoś ominął. No bo chciwość jest na czym innym polega, wiesz? Dobrze, że nie wiesz na czym. Dobra, to gdzie... Możemy iść na lawce, skrzynka na dole i potem na lawce chodźmy. Dobra. Potem możemy do piwnic, bo tam są skawy. Tak zróbmy. O. Gdzie otwarli? Parking. O, otworzyli nam parking. To dobrze z ich strony. Miło. Mam lost connection. Będę się przerażał. Gdzie stoisz? Pomiędzy serwerami, gdzieś tak. Po prawej jesteś, stronie przy jesteś ścianie. W tym. Dobra, masz... dobra, obstawiam. Obstawiam. Ratusie, nie? Tak. Ja nie stoję ci przed lufą, ale nie wiadomo, czy nie to zasz... ja idę na górę, idę na ten tam, gdzie byliśmy, się cofnę. Dobra. Będę pilnował. Jestem na dole. Gdzie jesteś? Przez... Tam, okej, okay. Dobra. Umik już zdobyłem. PBS-4 to chyba nie jest za dużo. Trzeba wychodzić. Co?
rzucie. Dobra. Co? Idziemy, na idziemy przez... dalej. No na laby, dawaj, dawaj. Klatką schodową, nie? Ja nie wiem, chciałem tak. Prowadź. Nie chodźcie tak blisko siebie. To idźcie klatką, właśnie tędy przylecę. Frontem. Zobaczymy, czy to się... No dobra. No ale to jak ty zginiesz... To dla nas bez sensu, bo my nie mamy. Jestem zamknięty laby, jest szansa. Dobra, ja biegnę. Otworzyłem drzwi. Gdzie ty biegniesz? Do Szymona. Sebastiano. Jesteśmy. Bijać. Klatka, tak. Klatka do góry, prawo, lewo. O kurde, skawy z tyłu, po drugiej stronie tam. Kryj się. Cofnij się. Uważaj przez kryj szybę. Się. Kryj się, ja wcale nie będę lutował. Ja też nie. Ja nie wiem, czy wszyscy powinni do środka wchodzić, nie? Na skawy to tak. Będzie nam łatwiej. Zdejmować. W środku tam? Czy ktoś jest na zewnątrz? Nie. Wszyscy w środku. Drzwi zamknąłem. Otwarte są tylko. Opadowali do wszystkiego. Poglądajmy sobie za. Idą do skawy, idą. Koło skawy idą koło laboratorium. Przez szyby ich ładują, więc uważajcie, są po drugiej stronie szyby. Przebiega! Jest też naprzeciwko też jest. Wiesz, te szyby już są teraz. Słyszę, jak idzie. Idzie jeszcze jeden. Chyba zabiłem. Kurde, przenik magazynek przed siebie. Tak, tego chyba zabiłeś. Idzie następny. Na zachętę. Ja się doładowuję. Ja wcale nie lutuję. Nie wierzymy ci. Nie uważajcie ze wstawaniem, bo... On już do mnie próbował strzelić. Jak byłem w stanie. Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie? Ciekawy jest. Tego raczej tak. Nie wiem, co oni z tą szybą porobili, wiesz? Bo naprawiali ją, nie wiem, czy może teraz strzelać przez nią, czy nie? Chyba tak. Ciężko stwierdzić. Tak, jest dziura w szafce. Strzeliłem przez szybę. Okej. Okay. Strzelił 10 pocisków, żeby sprawdzić, czy jedna dziurka jest. Jak tam luty? Ktoś zarwał. To wyście zarwali? Nie. Grasz biegł. To właśnie, to koło nas jest gracz. Bo on zarwał. Słyszałem, jak stęknął. Ciocio. To może ktoś może lutować tych skawów. Wyglądźcie na tam. Zewno. Tak, są przez szybą skawy na nasze trupy. Kurwa, nie żyje. Skaw czy grasz? Nie wiem, tak. Zaraz sprawdzę. Biegnie. Idzie? Skaw. Bo kurwa musiał wskoczyć. Taktyczny odwrót, panowie. Dlaczego? Na biurko skakałem. Ale przez szybę cię zabił, tak? Przez szybę? Tak, przez szybę mnie zabił. Myślałem, że skoczy sobie, żeby go coś spojrzeć, dupa. Tu chodź. Jakiś pancerz miałeś, coś? Pakę i hełm. No to przyjmę tu. MP5. Kurde, szczęśliwe lutowanie. Robak tam jedzie, wszystko. Nie, ja się pytam. Nikogo nie lutuję, ty spokój.
Siedzę na swojej pozycji, tylko pytam, żeby wiedzieć. Jeszcze. No właśnie, idę lutować. Takie pytanie. Co tam miałeś, żeby... Cicho, cicho. Za... Gdzie padłeś? Już mnie tak zarzucają, to nie będę ten MP5 ci wyniosł, nie? Jak się uda. Co skacze? Ja patrzę za te trudne rzeczy, nie? To co, tak Heka tam zbierę mi, ktoś zbierze, to ten, to idziemy. Tak, idziemy z tam, bo to się... Ale idziemy z powrotem do schodów? Gdzie? Ktoś tam idzie? Będziemy... Słyszycie? Dzięki, że zostawiliście mi defibrator. Proszę. To może ty chodziłeś? Ja teraz chodziłem, no, po labie chodzę. To ja teraz chodzę. Czy ktoś wyglądał tam przez... A, wyglądnę przez drzwi, czy tam ten tub leży, czy nie. Dobra, my to ja jestem zobaczmy. Gotowy. Kiki u nas zebrałem. Ja się zobaczę, co żeście zostawili. Tam się tą skrzynkę oblutowali w małym pokoju? Ja tak, tak, tak. Nie, w małym? Tak, ktoś patrzy. Co tam? O, jeszcze sprawdzić, wychodzimy. Uwaga na kible, tam mogą być pochowani. Mogą być. Zaraz sobie wezmę topirynę i będę jak nowy. Czekajcie, coś zaćpam. To chorob dobra. Nie będę... O, będę mógł być wychodzimy nie z tego biegać. Dobra, otwieram drzwi. Jestem nieśmiertelny! Idę! Idę, uważajcie! Tak, idę. Jest tu skaw. Jest zabity skaw, tutaj jest. Ja bym sobie naćpany! Chętnie... Gdzie widzisz skawa? No przed szybą jest tutaj, zabity ten tutaj był. A przed szybą, tyły patrz. Tak, przed szybą. Zlutować? Ja pilnuję prawej, niech ktoś tam po długości z lewo wejdzie. A to, dobra, to po długości nie, to patrzę. Kaw, ale fajny ma hełm. Ja patrzę w lesy. Weź, bo się naćpałem, zróbmy coś. O, M4 miał. Faka, dobrze. Jeszcze tylko daj mi graty i uciekam od ciebie. Ale nie ma plecaka, niestety. Szkoda, szkoda. Morfina, morfina. Dobra. Dlaczego ignorujecie naćpanego? Już? No chodźmy na parking. To jest M4? Lepszą broń? To jest M4 czy nie? Znaczy ja mam chujową broń, ale spokojnie daj potrzebuję. Daj mu, bo z tym kedrem nie. Biega. Daj biegam, mu, biegam, bez on z tym kedrem biega. To ci wwalam jego M4? Go do góry patrz, żeby nie przenikło. Mówisz? No. Jeszcze zrób. Czekaj, chodź. Wsadź do skrzynki, bo to jest, kurde, ja wolę. No przynajmniej, kurde, nie zginie wtedy. Ja się cieszę, że się naćpałem. Wszyscy mi olali, ty. I kiedy będę miał efekty uboczne? Za chwilę, masz skrzynce, masz amunicję. Musi się i... coś jeszcze wydarzyć w 190 sekund, to się przebiegnę. Nie, bo a jaki jest efekt uboczny? Masz takie, no jakbyś na halunach był, no. Pijany taki. Aha. No nie za fajnie się gra wtedy, powiem ci. Raz ale wazelinę mam. Dla testu to tak było. Ja proponuję iść tam na dół i przejść na parking no. Piwnicami. I tam no. Mogą mieć skawy no, też tak, w piwnicy. Tak, się tak. Tak. Tędy? Dobra. No tam na koniec. Chyba, że tą klatką, ale chodźmy tą klatką. No właśnie. Będzie szybciej, krócej. Bezpieczniej.
Kurde, jak przylepieni jeden do drugiego. Panowie, jak grom. No tak, niedobrze. Bo jedna seria we dwóch idzie, nie? Mogą być skały, więc uwaga. Gracze też. Kto ma laser? Ja. Okej, okay. A, bo to było. Drugą stronę ten. Czekaj, tam jak pójdziemy, to wyjdziemy do wyjścia, czyli nie tam. Czyli nie tam, w drugą chodź. Tutaj. Tutaj powinniśmy dojść na parking, na naszą miejscóweczkę. No dobra. To jest bridge. Pęty. Musimy iść, no. Mhm. Gdzie jest piąty? Piąty ten, co martwy jest? Aha! Gryzie piach. Gryzie tak, beton. Co? No tak. Kończyłeś przygodę na labie, no. Tutaj nie wchodzimy? Czekaj. Tak, dobrze, tylko bo to jest ściemnione. Zmienimy. A, jesteś na parkingu, okej. Okay. Prawo do końca, lewo i parking jesteś. O, źle się poczułem. Wyrzuciło mnie przy rurach tam, nie? Tak. Wyrzuciło cię? Tak. Słyszę kroki z prawej chyba. Tak, widzę jak tutaj robi moonwalka. Już robię rekonektor. Kurde, ja mam naprawdę haluny. Ty, to wazelina na to nie działa? Co na to działa? Już Golden Star. Golden Star, Remove Toxication. Augmentation, ja to miałem. A wazelina, Remove to samo, Toxication, Contusion, Stop to tak nie za bardzo mi pomogło. Nie? Wszystko mi dolega. Zaczekaj, coś schodzi. Tunnel Vision został. Ej. O! Panie nie pomaga. Dobra, obstawiamy. O, znikło. Może musiało ten. Musiało wejść. Czekać swoje. Ty, no pilnujmy. A, pilnujemy go. Ja go pilnuję, tak. Patrz tyły, ja patrzę tu od strony. Nie, teraz weszło, kurde, hands tremor. Czy się nie rąk? Tremor pain. No. Kurde, niedobrze. To coś śpało. Komisarzem, kurde, naćpał się. Czyli parking otwarty, ciekawe, no może jeszcze będą jakieś skały. To wszystkiego nie zabrali. I trzęsą mu się te ręce bez kitu. 50% lutu. To jak to się likwiduje? A, to zejdzie za jakiś czas, tak? Czy nie? Skoczy mi nowe? Wezmę painkillera. Dobra, ból zdjęło. Mam dwa tremory. Ja, nie wiem, troszkę się podleczyłem, proszę państwa. Może masz ten, jesteś na... Dobra, jestem. Na głodzie to może ci dać strzykawkę. To jest efekt odstawienia, wiesz? No, to ja jedną strzykawkę zabrałem, mogę ci dać. Co tam ja mam jeszcze jakąś, więc wiesz. Aha.
No. No to idźcie do góry, ja to popiluję tyłów na razie, zobacz co tam się... Naprzeciwko jakiś trup chyba leży, idę na lewo. Tak. Wygląda okej, przetrząsnę granaty. Słuchaj, cię aż tutaj. No. Ale jakoś specjalnie nie umieram, myślałem, że strasznie będzie. Dobra, idę patrzeć lewo. Ale co, wejście otwarte jest, czy nie? No w sumie trzeba spojrzeć. Tak, otwarty parking. Otwarte, nic do mnie nie strzela. Tam jest nie słychać skawów, no. No. Dobra, ja zrobię przebieżkę naprzeciwko. Patrzycie przód? Podejdź ktoś tu ze mną. Ja no, będę biegł na wprost. No to lida. Trupy. Trupy, ale chyba obrobione trupy. Martwy gracz za PSM. Vivi coś tam. No, fajnie. Co APB miał. Ktoś tu jeszcze był, bo są porobieni. Musiałbyś czy grupa? Jeden martwy jest z tym APB. No nie wiem, to szukamy skawów, no bo w sumie chyba nie jesteśmy nalutowani, nie? Wracam! Kto to włączył? Kto to włączył, ty? Nie wiem, właśnie. To tutaj było, nie? Elevator of Medical Block. Idziemy ścignąć go? Chodźmy. Może, nie wiem gdzie to jest, ale może. To jest na górę, musimy się dostać. I mam jeszcze czekać na was na dole, czy... Tam gdzie lapsy są, tam gdzie lapsy musimy się dostać jak najszybciej. Wejdź na górę do lodu. Na lapsy to ja wiem jak najszybciej iść. Tędy? Biegł się? Nie, tędy, tutaj. Biegiem czy nie? No biegiem, dawaj. Za mną, no to za mną tutaj musi być, to tam to... musimy na parking. Dobra. Gdzie mamy? No, za tobą. No, ale to aż tak? Chciałeś najszybciej. Jesteś na lapsa już. Weź, bo mój się zmachał właśnie. Jak tam wlazłeś? Dobra. Jestem tutaj przy lapsach. Dobra. To teraz na prawo jest ta winda w tym korytarzu. Gdzie się tym, czy nie? W tym przy drzwiach na prawo jest ta winda. Okej. Okay. Cicho. Tam po sam koniec to duża, nie? Tak. Aha, no to nie wiem, nikogo tu nie widzę. Czekaj, bo on na razie włączył, nie? Medical Block, no to tutaj, nie? Savage, no tak, to ta winda musi być. Nie, to jest Cargo Elevator chyba. Ja bym myślał, że już o ty tam z tyłu, tam całkiem... No z tyłu, no to jest chyba... No ja o tej myślałem, to jest chyba Cargo. A ja tej windy nie znam tu prawie. Dobra. Idziemy tam? Zobaczcie. Tak.
Trupy. Wchodzę w ten medyczny, sprawdzam. Tutaj się szlali też, też tak może być. To może tu być schowane, więc uwaga. W tych pokojach tam szczególnie z drugiej strony tego medycznego. Tu są te drzwi otwarte, tam są pokoje po prawej. Uwaga, ja! Dobra. Dobra. Ale patrzyłeś w te pokoje też tutaj? Tak, zaglądałem. Czyli porobili i uciekli. No dobra, no to trupy nasze. Czekajcie, tu drzwi są zamknięte na szałerze. To chyba zawsze są otwarte. Tak. Tu też są zamknięte. Też polowałem często na skawy tutaj właśnie też. Zaczekaj, sprawdzam. Trzeba posprawdzać, bo tutaj... Co na pewno to nie ta winda, to nie ta, nie będzie nią wychodzić. To jest cargo jednak. Tu też otwarte są drzwi. Otwieram. Pozwolę sobie zajrzeć do gościa. O nie, granat, uwaga. No, troszkę serce mi stanęło, to ci muszę przyznać. Cóż za brak profesjonalizmu. Weź. To też kabel lutujcie. To papier toaletowy jest. Dwóch już robi. Dobra, ja jednego zrobiłem, to następny nie chcę robić. Nic nie ma, bo nie ma. No nie ma, no. Ja tylko AKS-u wziąłem. Ten środkowy, jego nie patrzyłem. To zawsze możemy jeszcze parking, czy hangar włączyć, jak chcecie. No możemy. Skoro gracze powozili, bo zabijali, co uciekli. Idziemy tam. Idziemy na hangar? Tak. No tam, na wprost. No, prowadź. Od frontu czy od tyłu? I od frontu, chodźmy na budkę, żebyśmy wyszli, zobaczymy co tam się dzieje. Okej. Dobranoc, Bajter, co tam dobrego? Syn już śpi? Lekkie ścinę. No, ścinę. Z kawy się po ten? Po respirze? O, mogły być. No to musimy iść przy ścianie. Czerwujcie tam, czy nie, tu mogą być skawiksy. Tutaj zaczynaliśmy, tutaj, tu drzwi. Ja czy ktoś się bronił tam z bronią tą budę, chętnie bym zobaczył. Jaką budę z bronią? Ta na wprost tutaj, ta biała buda z rurami. No to idziemy. To idziemy. Tu jest hangar o prawej. Tu jest duch hangaru, nie? A, no tak. Tutaj wam pokażę, nikogo nie ma. Tutaj jakbyście biegali. Są te roboty, nie? Leży taki procesor. A tu leży zawsze stafu za 100 tysięcy rubli, przeważnie. Gdzie? Jakieś paliwa. Na tych stołach, tutaj. Aha. A już to tak mówisz na Gulasa, nie? Tutaj, na tym stole tutaj, gdzie są te laptopy, leży jakiś taki procesor, Wirtek albo coś, przeważnie. Ej, ale coś się stało z tymi skawami, nie? Nie ma ich jakoś dużo. Wyszlali. No, nie wiem. Tu jest zamknięte, jest szansa, że nikogo nie było. O, nikogo nie było. To ciekawego, nic ciekawego nie, że broni nie ma. Ale skrzynki. O, jest ładna lunetka, biorę. Jaka jest u? Nikt nie chce to ja. Zaraz znowu dostanę jakiegoś pietrzota z... Nie, tutaj raczej już graczy nie ma. Już dawno. Ale, no nie, no właśnie nie od gracza. O, tu skawy też tu można polować. Tutaj, tu się przejść. Kawałek dalej wam pokażę. Wiecie, zobaczymy spawn. Office managera. Dobra, tak tu będziemy. Czekaj, tam jest wejście, no to dobra. Tutaj, gdzie jest ta kopuła, widzicie? Tam?
Tylko pule się spełnią Eldexy. Dobra, to idziemy do Office Managera. O, tu już było. A nie, to nie z tej strony. Otwarte jest, tak? A, i trup Hatchlinga. O, jeszcze trup jakiś jeden z pistoletem. No to już, to jest... Górą chodzimy, czy dołem? To już 8 graczy, czyli jak jest 8 zabitych, ale zaczekaj, bo już... zabici przez tych, ale tu pewnie no. Polutowali. To idziemy zobaczyć. Może nic nie wynieśli. A już tu... No o czym? Nie, obrobili stół. Ciekawe, czy sobie... Safe pust. Coś nie obrobiony. Otworzę drzwi na wszelki wypadek. Czyli zakładamy, że jesteśmy sami. Duże prawdopodobieństwo. Mocharze no, nie leżą martwi. Dużo lagów teraz jakoś. Tylko trzeba uważać na tych. Porozpiły się, chodźcie na ten hangar, co? No to możemy... No tak, tak, idziemy. Nie jesteśmy koło hangaru, więc... No zaraz nam tutaj wyskoczą od dołu, będą bić, czy co? Już 2 godziny siedzisz? Siema, no i bardzo dobrze, kurczę. Jeszcze mało. Ja siedzę czasem po 6. Tam z lewej nie ma, to z kuchni nie ma. Bo... O, jakieś tu magazynki, a to sobie pozbieram. Coś się sprzeda. Tomik jakiś. Znaczy my do wyjścia, czy się z nimi trzaskamy? Jak no nie, no musimy otworzyć. Tylko o, jeszcze jedna MP5, ale numer. Z granatami? Jeszcze nie otwierajcie, bo tutaj... Nie, nie otwierajcie, zgadzam się. Jeszcze nie. Nic nie ma. Tak, tutaj też się MP5 lubi spawnąć w tym budzie. Obstawmy dobrze, co? Ale jeszcze, pytanie, jeszcze tak, nie, jak to nie otwierajcie. Nie otwierajmy. To pytanie, jakby to obstawić. Oni mogą wejść tymi drzwiami tam po prawej. Może ja bym tam stanął, jakby wychodzili. Od tyłu nie zajdą raczej. Od strony otwierającego się hangaru ile może być? Ja bym proponował tak, bo tutaj wyjdą z tych drzwi tutaj. Dwóch tutaj, gdzieś tam. Ja tam mogę z kimś iść, bo oni z tych drzwi mogą wyjść, z tych drzwi. Myśmy trzymali te drzwi i byśmy trzymali dół, jakby wchodzili. A ktoś by musiał trzymać tutaj górę. I tyle, i góra, bo my będziemy patrzeć w dół, bo oni raczej z tyłu nie powinni wyjść, z tyłu ani z tamtych drzwi nie powinni wyjść. No ja mogę się tu ustawić i górę ostrzeliwać, to już działało. Mamy górę, a my idziemy tutaj ale, pod te ale drzwi. bez boków, boków nie będę mógł ostrzelać. My tutaj obstawimy te drzwi boczne i obstawimy dół, jak będą wychodzić. A reszta... Ty? Ale to, ale nie wyjdą z tego? Tu na plecach nie wyjdą jak nie słuchaj, wychodzą. Raczej, znaczy ja widziałem, że raz szturmowały skawy przez ten tam, gdzie żeśmy startowali, tam od tyłu wychodziły. Ale to widziałem raz i było ich dużo, więc teraz nie wiem, czy to zrobią, czy nie. No, dobra, no, ja no, patrzę tam, przez szybkę, w razie co będę spieprzał. Patrzymy, ale zaczekaj, bo jeden tu? Jest ze mną, a miał być gdzieś chyba indziej. Viper. Wiesz co, to jak ty jesteś w tej budzie, to tam zostań, a kto ja jest z tobą, niech pójdzie pilnować tam, gdzie jesteś. A kto włączy? Ja jestem przy drzwiach. To jeden musi być dobra, w budzie. To Viper, ty tu się ustaw, idę do budy. Jeden musi być w budzie, bo oni tam do budy też będą wejść, więc tam ma fajną pozycję. Tylko patrz, dobra. Viper, tylko patrz, Viper, najpierw jak włączę przez tą szybkę, czy nie idą, nie? Dostajesz? Tak, a my tu sobie we dwóch musimy pilnować tych drzwi tutaj, bocznych. No ty się ustaw tak, żebyś widział te drzwi albo ja, a ja się będę patrzył na te drzwi hangarowe tam. Jesteś tutaj? Wiesz co, ja widzę tutaj środek w dół, jakby co. To ja, dobra, to jak ty patrzę w dół, to ja patrzę się na drzwi te po prawej, żeby nas nie zacząć. Dobra. Connection loss cały czas masz? No u nas też się zdarza. To powiedzcie, kiedy jesteście gotowi. O, gotowi jesteśmy. Dobra. Mózgi nie przyjdziemy. Może nigdy też nie przyjść, może być tak. Dobra, odpalam. Przyjdą.
A to ja powiem, czy idą z tyłu. A. To Viper, stań z boku, ja będę ich widział, czy idą. Na razie nikogo nie widzę tam, Viper. Będę mówił... Ja też tu patrzę przez drzwi. Mogą być wyszlane, może już linie przejść. Czekaj, widzę latarkę. Chyba idą tutaj z prawej z tych drzwi. Ja latarkę widzę. To sieci. Nikt? Metal słyszę! Ty, co jest? Widzieliście to? Zginąłem w budzie. Lak, uważajcie. Strzelałem go, kurde. U góry jest, tak? Czy gdzie jest? U góry w budzie. Kto skacze? To ja. Głowa młodska kiwała, w ogóle dajcie spokój, co za syf. Lewe wejście tutaj po schódkach. Wyszedł, w sensie tam na... Na górę, tak? Tak. Zobaczcie to. Tutaj ja go zabiłem. Na środek, nie? Dobra. Widzicie? Ja go zabiłem i zginąłem, kiedy on już dawno nie żył. To, że nikt nie wychodzi. To jak ktoś tu idzie, kroki słyszę. To dobre, rajdy. Słyszę, ja wam proponuję się ewakuować, bo dziwne rzeczy się dzieją. Są wściekłe z kawy teraz. O ja... Jest góra! Granat idzie? Za takim dwójką. Tak, to jest ten. Zabiłem typ. Dwóch, jeden do budy biega, drugi nie wiem, chyba na środek. Gdzie w budzie? Jest buda, środek. Buda. No i właśnie idę robak sam, miał się... ich zabić w tej budzie. Zimne buda. Ale miał laga. No i niestety się nie udało. Ja nie miałem laga, to serwer tak. Miał laga. Aha. W tej budzie bardzo właśnie... To. Minus, atakiem, tak, minus. Padł, widziałem, że padł. Beta, no. Beta. Jest jeszcze jeden. O, drzwi. Dziś nie wyjdę z laboratorium, kurde, żyw. Zabił mnie. Jest już drzwi, to poprawia jest drzwi. Widzę. Osłaniaj. Zajmuję Sebastiana pozycję. Jest tam dołem, niestety. Tak, trzeba być. Dostaję. Dobra. To się zaraz rozwiąże szybko. Biorę tabletkę. Oni nie przyjęli do wiadomości, się, żeby się ewakuować. Przymurze. On do ciebie mnie żył tam strzelał. No. Paulina, no, leży martwy, ratunku! Jest jeszcze jeden chyba. Fallout 76 to też szkoła magii. Latarka świeci, ale to zabity. Ręka mu się częściej wyliczyła tam na dole. Progu samym drzwiach. Hełmy się skończyły. A gdzie ostatni, jak myślisz? Ostatni jest na zewnątrz. Jest ale coś tam wyniosłem, biorąc pod uwagę, że wszedłem z jedną M-ką. To w sumie bo nie najgorzej. Wiele, chodził po schodach, czy chodził? Mogło być gorzej. Woli ten. Znaczy z jedną MP5, nie M-ką. Okej, ja tu osłaniam do góry. Jest, chodzi! Zaraz. Widział mnie? Jeszcze jeden drzwi jest. Zabił mnie. Minut. Zabił mnie. To tam jestem? Tak. Bez jak. Harry Potter. Jeszcze jeden był drzwi. Słyszałem tam biega. Tak, bo oni poramią. A tego ostatniego zabijesz, to pewnie będziesz... Dlaczego nie widzę tradera z tym? Minus! Nice. Biorę tego ataka dwójkę, spierdam. I tak ci proponuję, bo wywaliłem gościowi magazynek cały w głowę. Głowa mu podskakiwała, nie? Wrzeszczałem, co jest. Odsunąłem się w bok i umarłem. W ogóle, wiesz... Z metr w bok przeszedłem. Jakby nie to, co byśmy to zrobili. Byś go zabił, tego drugiego też by było. No, czasami lak, czasami haka, czasami tak. Ładuję geny, czwórki,
Wszystko ładne, no. Ja na lapsach jeden raz M4 i G4. Nie, no tak, no generalnie zarabiam na tych lapsach, ale... Bo dwóch ci zostało. Bo ten, który cię zabił, ten teraz ostatni, przedostatni, to on w jakimś hełmie był, na jakimś opancerzony, bo nie mogę... No, nie, do niego. Nie, sprzedaję. Później już tylko uciekałem, ale mnie gdzieś tam pomiędzy regałami trafił. Chcę zobaczyć, bo nie mam jakieś fajne hełmy. Dobra, pójdźmy gdzieś indziej teraz dla odmiany. Ty jeszcze tam jesteś? Viper? Tak, ja przed drzwiami tam ostatniego lutuję już, nie. Dobra, ja będę czekał spać. Czekaj, ciężki dzień, także dzięki za... Dobra, dzięki. No, trzymajcie się. Gdzie robak byś chciał? Właśnie nie wiem jeszcze. Customy? Dla odmiany? Dla odmiany customy, no dobra. To za chwilę, tylko być sam wyjdę jeszcze. Wiesz, zawsze można iść na kille, nie? Kurde, no tak, no. Tylko, że tam będą na pewno ekipy. Duże. Tylko, że nie o to chodzi, no cały czas coś tam nam się dzieje dziwnego. A co było ostatnio, haksy? No, że niby haker, nie wiem, no tak wyglądało to może. A innym razem takie same desynki jak teraz na lapsach miałem. Identyko, kurde, nie wiem właśnie. Jakoś się zraziłem do tego interchange'a przez te desynki głównie. Dobra, uciekam, nie świruję tu, bo jeszcze się znajdzie jeden. No weź, już to już idziesz? No, muszę zostawić i spać nie będę. Ale on... Gdzie, idziesz, nie grasz Viper, czy wychodzisz? No wychodzę, no, tyle lutu jest. No. A, dobra. No ja właśnie. Tutaj, już kończy granie. Jezu, nie strasz nas. Dlaczego nie w humorze? Dlaczego? Może. Kto powiedział, że jestem nie w humorze? Czterech skanów zabiłem 10 tysięcy. To co, customsy czy ten inter? Chodźmy customs. Chociaż mam na Interze niby tych 30 skawów wciąż do zrobienia. A to ja już widziałem. Ale przez te wszystkie historie właśnie, kurde, nie chodzę tam w ogóle. To się szykuję. Na tego Intera idziemy? Nie, na razie customsy, później zobaczymy. Siema. Mesionati, co u ciebie dobrego, jak tam życie? O.
Po połówce czystej ma się Aimbota i Wallhacka w oczach. Viper, prawda to? Że po czystej? Że po pół litra masz Aimbota w oczach. No tak będzie gdzieś, po połówce tak. Po więcej to trochę inaczej, inny jest sobie. Inny wallhack to same. Inny wallhack. Tak, coś mi się tu nie zgadza. On ma rączkę. Dlaczego ja rączki mu nie mogę dobrać? Mąż, trzyma fotos, jest. Później jest Spinbot. Spinbot. Czy każdy tam się szykuje? Już czekam. A, już czekasz. No, tak. No się naszykowałem. Troszkę wolniej. Bo mam ciężkie rozkminy. Zgon bot. Ile ty chcesz za to? 65, ale przepłacę. A ile on daje? A dobra, się nie opłacę. Tego sobie dobrze. Też prawie. Już, leczenie jakieś tu se pobierzemy. A wiecie, czego mi brakuje najbardziej na świecie? Bo ja wiem, jest... Wazeliny! Bez wazeliny nie idę. Kurde. Człowiek się przyzwyczai do wazeliny i mu się w głowie poprzewraca. Dobra.
Teraz czekamy na Drangsin. O kurde, a co wy chcecie, żebym bełkotał? I tak ma dykcja, wymaga poprawy. To dopiero by było. A to wtedy nie gram w Tarkowa. Dobra, zapasy uzupełnione. Plecak tylko nabrać jakiś i ruszamy do boju. Jaki skaw z hełmami AKS-u. Dobra, już wchodzę, panowie. Weźmy jeszcze raz myśli. U nas czterech jest, tak? No to ruszamy do boju. Gamma albo beta kosztuje na rynku, no mogę sprawdzić, wiesz, że jak to jest. Już odpaliłem. Dobra, deploy mam. Panowie gotowi, zwarci gotowi, trzeba dorwać, kurde, tych bimbrowników przeklętych. Loading. No ja już mam deploya. Ja mam synchronizację. O kurde. A nie, na starej jesteśmy stacji. Kurde, wzdłuż trzeba patrzeć teraz. Ktoś się zespawnił? Ja teraz. Dobra. Kto jest przede mną? Ja Golas. Jestem. Ja już jestem. Co to za Golas? Cicho. Jaki Golas? Dobra, patrzcie tam wzdłuż torów, tylko nie wychylajcie za bardzo. Bo kurde. Wchodzę na walleta. Ktoś coś broń przełączał? Tak, tak. Patrzę nasyp wzdłuż na ten, na wagon. Oto. Ja jestem w wolecie. Sobie skrzynki obejść. Co jest? SKS.
Może być w wagonie, nie? Co to za gówno? Gdzie? Tu? W tym? Nie. Cały czas patrzę na wagon. Uważaj, ja żeby cię nie wyjął. Ja patrzę drogę do UM-ki. Dobra. Dobra. A ktoś tu ze mną jest? Tutaj? Ja jestem. Ja jestem w pobliżu. Cibo. Żeby od muru nie przyszli, od tu, od krzaków, tak, tak. Nie? Aha, z tyłu, tak? Mówisz? No właśnie, ja tu z tyłu jestem. Nie, z tyłu to ci raczej nie wejdzie. Z przodu jestem, wyglądam. Bo ty jesteś Viper na nasypie, tak? Tak. No, no ja tu patrzę mur. A wzdłuż tego budynku, nie? Tak, 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 tak. Gdzie ten SKS mówię? Teraz coś z drugiej strony. Dobra, trzeba jakiś kierunek obrać. Albo się cofamy i... Sprawdzamy stację? Tyły robimy, albo od razu na stację, między Wódkę a Zakąskę. To chodźcie, między Wódkę a Zakąskę. Dobra. Na Łękę tutaj idziemy. Dobra. A, dobra. Ja myślałem, że tą starą jeszcze spojrzę. A, no, no dobra, no to spójrzmy starą. Ale chyba nie wiem, czy skawy będą na tej starej. Mogą już być. To wy sprawdźcie, ja tu zostanę na sypie na górze. I spojrzę lewą stronę, to przejście przy murku. Dobra. Przez krzaki. Ja patrzę ten nasyp cały czas wzdłuż do wagonu tam na przejście. A Robak, to masz jeszcze te nadajniki do zrobienia? Ale to ja muszę na offline robić, wiesz? Ja to muszę nie, nagrać w sensie... sobie do tego, do... na kanał. Nic tu nie ma. Nie ma, czysto jest, nic nie ma, wracamy. Czekaj. To ja. Ty w środku, dobra. Nie denerwuj mnie. Bo słyszałem coś w środku, żeby było. Tam ma skrzynkę przy tym. Tutaj. Nie chcę. Zrób sobie. Strzały gdzieś od nasypu, czy mi się zdawało? Nie wiem, wiesz, nie wiem, tak, tak, bardziej za płotem tam na górkach. Okay. Co, nie ma nic od tyłu? Ja tu podchodzę, wychodzę. O, klucze mam, tu do ułamku możemy przejść. Tak, wiemy, wszyscy mamy te klucze. O Jezu, dobra. To co, idziemy, drewo. Tak. Wyszliście ze stacji? Tak, no, tak, tak. Jeszcze drodze. Przejście idziemy. Okej. Okay. Nie mam celownika. Elektryka nie widzę dokładnie. Może bardziej zajezdnia chyba. Mhm. Sprawdzę sobie skrzynkę z bronią. To uważaj teraz, bo jak zajezdnia, to zaraz się pojawi na nasypie. Bańkę no, dostaniesz z nasypu. No już, już, już. Tej Golas, przeskakujesz? Wskakujesz na auto, czy jak? Nie, zaczekajcie, zaczekajcie. Popatrzcie, co się dzieje. Ja na auto wskakuję na płot, zobacz. Ja z UN-ki patrzę ze środka. Ja tu patrzę plecy. Wiecie co, ja się przeładuję szybko. Tyle, żeś strzelał? Znalazłem 50 do MP5. Na razie cisza, nic nie widać. Coś widzisz, Viper? Nasyp tutaj, a ze samochodu też nikt nie strzela do mnie, nic. Na śmieci, na kible nie będę wchodził. No cały czas z tyłu są strzały.
Co to? Co to było? Za nami. Nie wiem, co to za strzała, ale gdzieś fabryka, gdzieś. Dobra, odblokowuję wejście. Wychodzimy? No, przeładowałem się. Patrz od razu na lewo, bo jakby kroki bym słyszał za płotem. Po lewej czy po prawej? Po lewej. Ktoś biegł od nas? Ja podbiegałem. Dobra, idź wejść tam do środka. Patrz lewo, patrz prawo. Patrz. I co, na konstrukcję idziemy, czy jak? Na stacji nie widać botów, nie? No to na konstrukcję. Ja tak wolno idę. A. Dobrze. Idę dołem. Ja idę na drugą stronę. Ja pójdę z tobą, żeby nie... Pamiętajcie, że... Pamiętajcie, że kogoś z tyłu mamy, nie? Dzięki za suba, Henry One! Będę wchodził na autobusy. Idę z tobą. Jak ktoś, to będę walił do skał. To jest ze mną, wchodzimy na konstrukcję. Tak, tak, idziemy. Ale wypatrzcie tyły, nie zapomnijcie o tyłach. Patrzę tyły. Idę prawą stroną autobusów. Idź, ja patrzę tyły, nasyp, wiesz? Bo... Dobra. Zajezdnia pusta. Wchodzę konstrukcję też. Musisz zerkać w tyły trochę. Dobra, wchodzę przez dużą dziurę do, na nową konstrukcję. Dobra, my jesteśmy z lewej. Dawaj, dawaj, biegamy, biegamy. A ja przez te krzaczorki z tyłu tą... Dobra, słychać? To ja. Witam. Tył? Na starej stacji. Snajper żyje, jakby co. Widziałeś? Nie, no snajper jest tam na górze. A, widać go. Tyły! Dziura! Kurde, dziura, ta ten. Ezu. Wielki wyłam, ale nie wiem gdzie. Po prawej, jak masz tą ty, drugą kto dziurę. Do mnie strzela? W dziurze jest, tak? Tak, ty, w tym dole, to, dole, o. A kto jest nie w dole? To jest na dziurze. Typ nie żyjesz. Wal do wszystkich. Ty nie żyjesz? Też padłem. Kto żyje? Aha. Miło. Hekun, żyjesz? No nie żyje, no pyta się, czy ktoś żyje, to nie odpowiadam. Wysuł się drugim razem szybciej, bo ja szukam dziury. Ale gdzie skurde, jest? Ta, ja żyłem. Viper, ty żyjesz, czy ty nie żyjesz? Wal do wszystkiego, ja już nie żyję. Tam jednego mocno porobiłem i dwóch było. Jeden zdjęty. A gdzie ten z dziury? Oni przy dziurze się, przy zapłotem się chowali, wiesz? Od strony drogi. Kto był w dziurze, się pytam. Wróg. W dziurze dużej był wróg, tak? Tak. No w tym, w sensie w dole, nie? Nie w dziurze, tylko w dole. No tak. Wiesz, o czym mówię?
Tak. Brakuje mi jednego trupa. Tu jest... Jest. A tu jest... Kurde. Mam drugiego, ale to jest Skavix. Nie, dwa fule mam. Nie, dobra, to jest gracz z Mosinem. Jeden miał Mosina? Nie jest. To jest absolutnie nie full. On był chyba z atakiem dwójką. No to ten jeden nie żyje. Ten z dużym plecakiem nie żyje. Ale brakuje mi drugiego. Może to był ten. Idzie jak zawsze Night Gamer. Czyżby do mnie? Pilgrim. Kurde, no musiał nazbierać tego. Ja pierdzielę. Kogoś słyszałem. W ogóle mi się to nie podoba. Kto mu zarąbał broń? A, ten drugi mu zarąbał broń. Teraz was porozrzucać. Co wam rozrzucić? MP5. No dobra, to mało ważne. Coś jeszcze? Dla mnie możesz wszystko zabrać. Dla siebie. Jak chcesz wziąć... Ja nie chcę wziąć. Daj mi dokończyć. Tam jest 50 w mojej MP5. Jak chcesz, to sobie weź ten magazynek. Jakieś armory cenne, bo mam durną pozycję, dlatego... Za mnie kołaszkę, żeby wyrzucić. Za mnie bierz wszystko, co będzie tam ataka dwójkę, tam nie wiem. A no to. Gena. To ty masz dużo do rozrzucenia. Się strzelają teraz tam. Pierdzieleni, no. Muszę to zrobić na dwa razy. Nie wiem, gdzie cię wyrzucić, tak między bokiem a prawdą. Połazi. Zaraz się teraz skawy się na mnie zdenerwowały. Nic.
Zostaw! To sprzęt komisariatu. Już się skradał tutaj, skurczysyn. Mam nadzieję, że masz pustego tego ataka, bo się wściekle. Uff, pusty. A. Jeszcze może go wezmę. O ty kurde, jaki ty wypas miałeś. A tak go tak szybko nie zginęło tam. Ale nie, nie, jaki fajny ten karabin, nie przyglądałem się za bardzo. Szymon chyba miał. No, składany troszkę. Thank you. Dobra, to wszystkie bronie i armor tego będę wyrzucał. Armor... No, bronie wszystkie, armor tylko tego, Vipera. Tylko nie wiem gdzie, szczerze powiedziawszy. Uciekasz? Nie uciekaj, Kuba, no. Ja wytrzymuję, to i ty dasz radę. Kurde, nie no, ryzyk fizyk. Nie da rady. Panowie, domek wrzucam, co wy na to. Da rady? Dobra, zaraz może znajdę lepsze miejsce, tylko pójdę tą przeczyścić. Ile do końca? 30 minut, więc jeszcze tylko... Jeden spawn z kawów. To może będę bronił tego jak niepodległości. Nie wiem gdzie to wyrzucić, żeby nikt tego nie znalazł, nie? Lepiej tam, gdzie nikt nie chodzi. Skąd on się drze? Widzieliście na streamie, gdzie to wyrzuciłem, czy nie? Ktoś z was ogląda? Panowie. Ja nie patrzę. No, syniarzu jeden. Skąd on teraz strzelił? Czyżby dwóch? Rzucaj, rzucaj. Dobra, myślisz, że nie żyje?
Ty świnio. Kurde, biec nie mogę, no. Zejdę tu. Mam nadzieję, że był jeden. Bo nie jestem tego pewien. Nie! Nie! Był drugi! Kurna, no! Skurczysyn, nie myty. Ale dobra bitwa. Mówię, że był jeszcze mocyniarz jakiś, kurde. Ale dobra bitka była. No może was nie zlotują, bo... O kurde, on będzie próbował rozrzucić tego swojego. To może was znaleźć, niestety. No dobra, to nie wiem, kończymy. Kurde, no troszkę szkoda. Właśnie czułem, że ich dwóch może być, bo tak mi brakowało tego mocniarza. To kończymy, czy jeszcze jest, bo... Na plus by się przydało. Co by się przydało? Na plus wejść. Na plus. No taki hazard. Dobra, lamby też. Jestem? No. Jeszcze miałem starcie z dwoma typami, jednego zrobiłem i zdechłem. Rozrzucał nas, ale kurde. Znaczy tak rozrzucił, że ponieważ tamten będzie rozrzucał swojego kumpla, to niestety jesteśmy zagrożeni. W sumie ja jeszcze z tego typa wziąłem rzeczy. Coś wróci, no jeden nie zabierze tego wszystkiego, to nie ma bata, nie? Tego lutu tam jest dużo. Coś wróci. Na pewno. Coś. To co, lecimy? No to chodźmy gdzieś jeszcze. Ale nie laosy. Czorlajny może? Czorlajny, taka wycieczka spacerowa, to ja idę z Bosina. Wycieczka spacerowa na lekko. Ja na grubo idę, bo nie mam lekko. Nie masz lekko, no niemożliwe. No nie ma, bo mam geny, kurki są. Siema, co? No dobre strzelanie, ale troszkę lipa, generalnie. Dzień jak co dzień. Ja myślę, czy pewnie SV wziąć sobie. Kurde, ci na grubasa się ubierają. Dobra, niech wam będzie. Dobra, i tak stracę, więc... Co będzie się kurzyć w staszu? No może zaczekaj, zróbmy. Tak, a 102 to mi się kurde podoba. No ale teraz nie będę go montował. Za dużo czasu zażarło. Teraz weźmiemy, co to jest AK-104, to jest który pocisk? A, dobry pocisk.
To jak, na grubasa wszyscy idą, tak? No tak, na to wygląda. Dobry, K2X. Silesia, musisz się spać, no to dobranoc, taka godzina, rozumiem. No, bańka do tyłu, według tego interesu informacyjnego. Liczę na zwrot, liczę na zwrot. Dobra, może tak zrobimy. Czy my możemy iść o 1:13, jak chcesz? Ej, no dobra, to załóżcie te hełmy z tym Nocto i pójdziemy sobie po ciemku. I to mi chodziło, że teraz, jeśli mam 1:12, to może 1:13, nie? Naprawdę chcesz rozliczyć? A czemu nie? Przecież w ogóle nie chodzimy w nocy, nie? Właśnie. Ja to się boję. Ale macie to do Nocto, ten zestaw, co robiliśmy kiedyś? No ja mam cały czas. Nie ma. Co jest? Nie założyłem tego. O. Się zastanawiałem, co jak jest. Chodźcie, panowie, normalny Boże. Ja mam 16. No dobra, dobra, normalnie. W sumie masz 16 i 4, i 4, więc tak czy siak zaraz będzie jasne. Arma bardziej spoko, bo co, bo więcej akcji, tak? No ale w armii nie ma kary za śmierć, więc wiesz. Tu jest ta kara, więc... Robak, jaką kamzę, M2 widziałem, że będzie zakładał. No, na poprzednim rajdzie też miałem. Spisuje się, spisuje się. Gdybym byłem tak porobiony, że tamten mnie jednym strzałem zdjął ostatnio. Ale kurde, muszę powiedzieć, że tyle tego przyjąłem na siebie, że dajcie spokój. To się spisuje, kurde.
to jutro będzie grane. No jutro nic nie będzie grane, tak jak już wspominałem. Jutro niestety mam najazd rodziny najróżniejszej i mnie nie będzie tak jakoś normalnie. Może później będę, ale raczej streama nie będzie. Bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy będę, czy mnie nie będzie. Więc mówię, że streama nie. Co? Shoreline chcieliście iść, tak? Już jestem. Muzyka się skończyła. W ciszy sobie pomieszkamy. Będzie pite. No może coś tam. Dobra, ładowane. No co wy w takiej ciszy? Już zmęczenie ogarnia, co? No co, kogo? Dwa. To jest, ja to mam porana, co się dzieje. Tak. Forward 1998. Nie, co ja przysypiam, daj spokój. Jeszcze raz, dzięki za suba, Forward 1998. Oddałeś najcelniejszy strzał swojego życia. Powiem więcej, nawet pancerz założyłem. Jak tam Hekion sesyjka? Powiedzmy. Studenci, baczność. Tak, nie dmuchaj. Ale co ty tak zacząłeś dyszeć? Nie wiem, nie wyłączył się, więc nie wiem dlaczego. Zaczął będę dyszeć. Będę dmuchał, jak kiedy mi się szykując. Chce i kogo chce. Ohohoho. No mnie na pewno nie. Nie wiem jak reszta na te twoje stwierdzenie. Biegnę nad tunel. Dobra. O jest, jakie lagi. Ja spoglądam wyspę i nabrzeże. Lecimy tam całkiem? Nie, na te wille się będziemy kierować. Okej. Okay. Jestem. Wszyscy są? Są. Góra. O, a wiecie, że ten? Jestem w powietrzu. O co kurwa. Ty mówisz? Widzę gdzie was ty? Jak biegacie. Co ty, gdzie ty jesteś? Wiszę w tym, w niebie, kurwa. I ja ale gdzie? Gdzie? No nie zrespiło mnie na tym. Na... O kurwa. Stoisz. Ale gdzie wisisz? No ja chcę zobaczyć. Znaczy, jak wchodzisz na tunel.
Ale jest, normalnie my go widzimy. Pokażę, a ja biszę i nic nie mogę zrobić. Puszę Alt F4. A jak się ruszysz? Nie możesz się ruszyć? Nie, no nic nie mogę, nawet kamerą obrócić. Ale Black jebany. Ale on stoi na respie? Ja jestem przy tunelu. No tak. Idę nad tunel. Strzały. Dobra, ja już F4. Godzina 9:00 przy willa gdzieś. Podejdźmy coś tam kawa. Coś tam działajcie, tam później dojdę do was. Dobra, no to chodźcie, kierunek willa. Gdzie wy jesteście? Kierunek willa. A. Tak prosto poszliście, tak? Dobra. Tak. Ja tu jestem na wzgórzu. Biegam przez jezdnię. Jest strzelany tam gdzieś na tych willach. Ja jestem gdzieś przy autobusie. Nie no kurczę, ja jestem z prawej strony w ogóle willi. Kurwa, aha, tam daleko, dobra. Ja jestem na środku pola i... Dobra, ciebie widzę, Hekion. I czujesz się zagubiony. No i boję się, że od któregoś z was zasłana kulka. Powinieneś mnie widzieć po lewej stronie. No widzę, cię widzę. Dobra. To teraz tylko robaka trzeba zlokalizować. Jak pójdziecie tą drogą, to jestem po prawej stronie i patrzę na willę. Teraz przechodzę w kierunku willi. To jak duch normalnie. Nie widzę. Ja myślę, że on jest tam po lewej stronie. Jezus Maria, co ja robię? Jaki to ma rozrzut? To ja strzelam się z jakimiś typami. Nie wiem, to chyba skawy są, no skawy. Jeden pobiegł na lewo, jestem przy drodze. Jaki to ma podrzut na tym auto? Masakra. Wchodzę na darmową willę za skawem. Nie wziąłem amunicji. Jeden skaw martwy. Super, nie wziąłem amunicji. Ale super, a wale jak głupi. Jestem na darmowej willi. Ktoś tu był? Ale nie wiem, czy poszedł dalej. Jeździe... Dobra, prowadź do robaka, bo ja nie wiem, gdzie to dokładnie. Jeszcze jeden skaw luzem biega. Super, będziesz super. Być zaraz gdzieś blisko nas. W ogóle amunicję zapomniałem, no nie. Bo my na wiosce jesteśmy. Kurde, wiecie, gdzie są wille? Tam, gdzie trzeba kluczyk. Tyle razy już tu byliśmy. Dwie wille przy jeziorze. Tam, gdzie strzały słyszeliście. Muszę zawsze zapuścić tak daleko. Nie, tam jest wioska, tam jest wioska. Bot jest na środku, na drodze. Z prawej coś. Przy mnie. Zaraz po prawej stronie, przy budzie. Na blisko tu jest bot. Wychylam na niego. Leży, zimny. Dobra. Drugi był wzdłuż, na daleko. Przy ciężarówce po lewej stronie. Biegam. Najgorzej jest to, że ja nie mam amunicji. W domu. W budynku. Podbiegam pod ścianę. A nie wiesz, która? Tu w środku. No tak, ale lewo, prawo? Lewo, lewe drzwi chyba. Wchodzę do środka. Jestem w środku, patrzę. Jest! Lagi, kurde. Zabił cię?
Zimny. Dobra. Wychodzę, uważaj. Dobra, lutuję tego skawa tutaj, co zrobiłeś, no, najpierw. Tak, lutuj. Gdzie wy, na wiosce jesteście koło czołgu? Tak. Za czołgiem już, wiesz? Dobra. Robak jest na willi dalej, tak? Na willi darmowej, tak. Robocie jest amunicji, potrzebuje 7,6 BP? Tak. No to ja dam 6. Podładowuję się. SKS-a mam jakby co, nie wiem, jakby było tak słabo samo. Też mogę magazynek oddać. Skawik schodzi pod... Ja na razie się podładowuję i zaraz dołączę. Dobra, wchodzę do gry i biegnę na czołg. Dobra, podchodzę do czołgu. Będę biegł na autobus. Będę na autobusie zaraz. Będziecie mnie widzieć. Gdzie mnie? Biegnę. Plecy. Tak. Widzę cię. Dobra, idziemy na tą willę, dawajcie. No dawaj, kieruj. Najgorzej, że tu kurde gdzieś tam strzelała SV-ka, słyszałem. Bo inna armata. Ej. Nie wiem, drogą pójdziemy. Drzwi otwarte? Nie. Ja jestem na darmowej, wychodzę z nich. Tu gdzieś jeszcze skaf jeden jest, bo mi uciekł. Takie piękne auto z tego leci, z podrzutem, którego nie opanowałem. Wychodzę z darmowej na drogę. Idę w kierunku płatnej. Na port, tak? W kierunku, tak? Nie, płatnej willi, czyli z tej zamkniętej na klucz. Dobra, widzę cię, na środku drogi jesteśmy. Tak. Ktoś już sprawdzał, czy jest klucz. Był. Nie było. W życiu nie widziałem po wajpie tego klucza. Siema. O. Przed nami na porcie, nie wiem, na stacji. Chodź, wrzucisz mi trochę plecaku może. Amunicji, tak? No. Dałem ciała, tylko w plecaku, nie? Anti-cheat connection lost. Ja pierdolę, co za... Anti-cheat connection... To nie cheatuj. Dzięki. I doładowuję. Coś się dziwnego stało. To gdzie ty jesteś? Krzaki za płotem chyba. Skawka. Ja jestem chyba przed wami zaraz. Czekam na wejściu, jak wejdzie to bańka. Tak samo. Przechodzę na prawo. Podejdź pod ten krzaczek tutaj, bo tak do jest. Właśnie idę z prawej od tego krzaka. Ogarnięty skład to... No. Bardziej chodzi, żebyś z prawej nie dostał zapłot od gracza od górki, z górki. Dobra. To wychodzę na niego. A co ty masz na plecach? SV. A to ty z tego SV strzeliłeś, tak? No. Aaaa.
A ja się skichałem, że jest fałka, gdzie strzela. Nikogo tu nie ma. Może poszedł dalej wzdłuż płotu. Mógł. To co, port? Poczekacie panowie za mną kawałek? Jestem, tak. Stoję przy tobie w krzaku. Na mnie nie napada. A co się... A, bo cię rozłączyło, dobra. Czekaj, kto jest za kioskiem i golutki jest? Nie, my. Ja nie jestem golutki, uprzedzam cię. O. Jest za kioskiem. Za tobą. Mam go. Jeszcze ktoś jestem, tu jest. Dobra, jestem. Tak. Jestem. Osłaniaj. Gdzie oni są? Za kioskiem jest jeden. Nie! Idę do niego. Pilnuję lewej, nie wyjdzie. Weź prawo. Dobra. Nie, zginąłem. Mozina ma, Mozina. Jest prawa. Rzucam ślepaką. Dobra. Para olimpiadę dzisiejszą czas zakończyć. Ja pilnuję lewej. O Jezu. A tak mogliśmy ich porobić. Jak ja się obok nich ustawiłem? Kurde. Czysto. Wchodzę pomiędzy, uważaj. Pilnuję lewej. Wychodzę lewa. O Jezu. Zimne jest to. Dobra. Chyba to jak nocne marki. Ale to Mozin był, kurwa. Brunet wieczorową porą. A, bo Robek był porobiony mocno. Daje mnie tam odszedł. Tamten cały... Magazynek mi w te plecy władował, jednak kurde, te podwójne armory działają. Dobra, jak ktoś pozbiera, Robak wyrzucić się całego? No, bym był wdzięczny. Biorę. Ja osłaniam na razie. No mi też, Kevik. Ja biorę, niech ktoś plecak wyrzuci, ja zabrałem resztę armor cały. Jesteśmy tylko my, wiesz? No, we dwa jesteście trudni. A to Hek już też kapuł. Siema, Bałek. Tak, witam. Jak standard. Hek, jak mogłeś? To twoja wina. Tak szukam jakichś krzaków tak dalej, żeby, bo kurwa, będą tu szukać. SV-kę i Glocka i pancerz. Niezła paraolimpiada, moi drodzy. Dobra, Robak wyrzucony. Wszystkie magazynki miałeś instrumentalne? Glocka tylko, ta, nie? Ja, tak. Amunicję sobie z nich wyciągnij może też z tych moich magazynków. Nie, ja mam tą amunicję. Viper. Dawaj tego. Idę tego ataka wyrzucić, wiesz? Dobra. No nic. A ja M2 idę. To dobrze się zakończyło dzisiaj. Kurde. Boję na potęgę. Dobra, Robak goły. To dzisiejsze walki dobiegają końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i zobaczymy się jakoś na tygodniu, bo jutro streama nie będzie. A z czego będzie? Pewnie coś innego na razie niż Tarkov. Tarkov też jakoś na tygodniu. Ale następny albo War Thunder, albo może Ring of Elysium. Podobno nowa mapa jest. Zobaczymy co tam, jakie humory będą. Tak głupia komisarz Robak odmeldowuje się chlać Bimber.